Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Na początku chciałbym zdementować wszelkie informacje o mojej śmierci. Okazały się one zdecydowanie przedwczesne, tak samo jak to, że mam w planach przerwać nagrywanie No Man's Sky'a. Była to kwestia remontu, przeprowadzki, także też trochę mniej byłem w stanie siedzieć przy kompie. I co? Poszperałem trochę w internecie. W końcu udało nam się odpalić misję Sny z Głębin. Okazało się, że tak samo jak inne misje, potrzebuje ona pewnych rzeczy, które musimy zrobić. W tym wypadku jest to eksploracja kosmosu, kamień milowy minimum, pionier, czyli 40 skoków między systemami. Jak widzicie, przy 41 skoku zaraz pojawiła mi się misja, także ogarnijmy temat sobie szybciutko. Teraz tak, teoretycznie misja Sny z Głębin nie jest nam do niczego potrzebna. Przynajmniej na chwilę obecną i z tego, co się orientuję. Dostaniemy oczywiście tam jakąś hełm, jeżeli się nie mylę, nurka. Ale nie jest ona nam potrzebna do odpalenia się innych misji, przynajmniej na razie. A jak już widzieliśmy kilka razy, Halo Games potrafi po roku, dwóch, trzech dać misję, która do odpalenia się będzie wymagała którejś z poprzednich misji, dlatego myślę, że warto sobie po prostu ogarnąć te misje wszystkie. Raz, że jest to jakieś urozmaicenie. Dwa, trochę rozbudowuje fabułę. A sprawa trzecia, mamy też szansę troszeczkę poznać lore gry. Dużo tu niebezpiecznych zwierzaków. No, jak miło, otwarty posterunek. Zazwyczaj był tutaj opuszczony, strzeżony przez strażników. Także można powiedzieć, że na farcie mi się udało. No tutaj mi się zdecydowanie przyda, tu mam dość mało. Przepraszam. Ulepszeń. Jak najbardziej wskazane. Czemu taka słaba postać? No, robię to na sejwie z ekspedycji, ponieważ na swoim głównym mam, jak już wspominałem, to zrobione. Nara. Próbuję odnaleźć misję, ale... Przyznam się wam, że trochę czasu minęło, od kiedy robiłem tą misję i zdziepko też już zapomniałem. No nie, 13 godzin nie będziemy na pewno lecieć. Myślę, że sobie polecimy normalnie w atmosferze. Ja tutaj ten kawałeczek przytnę, nim do niego dolecę. A sobie w spokoju wypiję kawkę, jeśli pozwolicie. No dobra, jesteśmy w miarę blisko statku. Paręnaście minut mi lot zajął, ale to nic. Przyznam się wam, że jak pierwszy raz przechodziłem No Man's Sky'a, nie czytałem tych opcji dialogowych. Po prostu skipowałem, żeby jak najszybciej przejść, nie? I to był błąd. Kiedy drugi raz... Czekajcie, może sobie tutaj wylądujemy. Bo coś czuję, że ten statek będzie pod wodą. Jak przechodziłem No Man's Sky'a drugi raz... ...1400, dobra, podlećmy jeszcze, bo... jest to zdecydowanie za daleko. Jak przechodziłem No Man's Sky'a drugi raz... już uczciwie czytałem wszystkie... okienka dialogowe, które występują. I powiem wam, że naprawdę warto, jeżeli kogoś interesuje... Damy radę tu wylądować? Nie damy. Trochę świat właśnie No Man's Sky'a, trochę lore gry. Naprawdę warto się zainteresować. Tak się rozglądam, gdzie byśmy mogli tu wylądować, żeby w miarę blisko było. Mam nadzieję, że na tej małej wysepce się przyda. Te misje, które są zrobione, no, dużo bliżej nie jesteśmy, no ale troszeczkę. Te misje, które są zrobione, naprawdę są zrobione w miarę i z głową, i z sercem. Dzięki nim możemy trochę poznać historię właśnie rasy Korvax. Możemy się dowiedzieć, skąd wzięli się bandyci. Możemy się dowiedzieć trochę więcej o strażnikach, także osobiście uważam, że te misje zdecydowanie na plus. Z drugiej strony, z drugiej i tej samej strony. No Man's Sky to nie jest gra, w której się raszuje. tutaj nie ma sensu się śpieszyć, tutaj nie ma sensu robić czegoś na szybko. Musimy naprawdę wczuć się w rolę podróżnika. Chyba pod nami jest statek, ale jeszcze nie jestem do końca pewien, jeszcze podpójmy trochę. Rolę podróżnika, powoli odkrywać świat, powoli poznawać jego historię, uczyć się go. Osobiście właśnie bardzo dużą przyjemność z tego odnoszę. No dobra. Ale ładny solar. Szkoda, że nie ma faktycznie takiego malowania, nie? Takiej panterki jakby. Dobrze, weźmy, ogarnijmy temat. Fajnie, że dali schron podwodny, że można się schować. No i weźmy sobie, pogadajmy. Nieładnie, statek mi znikł. Zniknął. A miałem na niego chrapkę, no. Dobrze, co dalej? Postawmy sobie Nautiliona. Można go chyba bez budowy bazy postawić, więc na luzie. Tak jak już kiedyś wspominałem, ja przy wykonywaniu questów, jak nagrywam, bardzo często właśnie na wolnym wytwarzaniu gram, żeby teraz już nie tracić czasu, nie... Ej, jest solar, patrzcie, po prostu trochę wyżej stoi. Żeby nie tracić czasu, żeby nie marnować zasobów... Nie marnować zasobów, żeby nie tracić czasu na poszukiwanie zasobów. Obejrzyjmy go sobie, bo wygląda całkiem zacnie. Fioletowe skrzydła. Szkoda, że klasa tylko C, ale... Wiecie co? No, podoba mi się. Przyjmijmy go sobie. Nie wiem, czy znajdę nasz statek, o tym raczej nie odlecimy, ale jest już przejęty, także coś dużego tu pływa. Skonstruuj hydrotermalne ogniwo paliwowe, aby napędzić Nautiliona. No dobrze, weźmy, ogarnijmy. Szkoda, że nie mam ulepszeń do Nautiliona, ale... Hydrotermalne paliwo... Dobrze. i to, że gram na wolnym wytwarzaniu, to nie dlatego, że jestem leniuszek i mi się nie chce. Po prostu ja to wszystko już przeszedłem, przerobiłem i nie chcę tutaj bez sensu przyciągać filmu, żebym teraz 20 godzin poszukiwał wszystkich potrzebnych surowców, nie? Jakie występują. Weźmy sobie, zamontujmy technologię. Jak widzicie, tutaj są mi kryształy burzy potrzebne. Jeśli nie wiecie, gdzie znaleźć kryształy burzy na ekstremalnych planetach, nie? Poszukujecie. Żywe perły, chlor powinniście dostać na morskich planetach, gdzieś, gdzie występują dosyć duże zbiorniki wodne. Tak samo kryształ siarczku. Nie wiem, czy o żywych perłach mówiłem, no ale tutaj oczywiste, nie, że żywe perły pod wodą. No, spójrzcie, silnik Nautiliona się sam ładuje. Dałoby się kilka ulepszeń do niego zdobyć. Jak będzie okazja, polecimy na anomalię, wykupimy, bo chyba też nie mam wykupionych z anomalii z wszystkich, tak mi się coś wydaje. Nie wiem, czy w dobrą stronę płynę. Chodzi mi o znalezienie naszego statku. O, jest w dobrą, w porządku. Nautilion niestety do najszybszych egzopojazdów nie należy, przynajmniej zanim nie ulepszymy jego silników. Ma strasznie irytujący głos silnika, jak jesteśmy na powierzchni. Dlatego fajnie by było znaleźć ulepszenia i zaraz to ogarnąć. A najpierw sobie przejmiemy nasz statek, żeby nie zostać z ręką w nocniku, kiedy będziemy musieli gdzieś polecieć. Faktem można go zawsze przyzwać, nie? Ale wolę, żeby był na wyposażeniu, może tak. No i teraz musimy zlokalizować podwodną budowlę. Także śmigamy. Nie chcę działka. Sobie nazbieramy trochę surowców, może kiedyś ten save trochę na poważniej potraktuje i też będziemy coś tam budować przy jego pomocy. Szczęśliwie dosyć blisko, tylko 2,5 minuty, także nie będziemy zbyt długo płynąć. Z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi zwiedzanie głębin w tych naprawdę głębokich morzach, ma swój klimacik, nie? Naprawdę jest to ciekawe. Żałuję trochę, że nie jestem młodszy, kiedy ta wyobraźnia działała prężniej. I naprawdę potrafiłem wsiąknąć w grę tak na maksa, nie? Nie, żebym teraz traktował gry jakoś... O, jeżeli byście szukali kryształów siarki, są tutaj zazwyczaj właśnie przy takich gejzerach. Wy sobie możecie je wziąć, tylko uważajcie, bo potrafią wybuchnąć. O właśnie. Jeszcze nigdzie nie widziałem małża, ale jak na jakiegoś trafimy, to też wam pokażę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o te gejzery, dosyć wyraźnie dają znak, kiedy rybnie, więc spokojnie możemy zabrać kryształy siarki, kiedy tylko są w miarę nieaktywne. Tam macie kolejny, są dosyć dobrze zaznaczone. A weźmy sobie strzelmy. O, będzie po drodze małż, także tak samo jak z kryształami siarki, zaraz pokażę wam małża. Jeśli chodzi o małże, naprawdę bardzo często lamie. Musimy strzelić do nich, szybko podpłynąć, żeby wziąć żywą perłę i zdążyć uciec. Niestety rzadko kiedy mi się udaje i najczęściej przyjmuje strzała. Na szczęście ich obrażenia nie powinny nam zbić całej tarczy, nie? Jak 1000 mil podmorskiej żeglugi, nie? Tutaj. Uważajcie. Czekajcie, się przełączę na widok z kokpitu, bo jest to trochę tutaj irytujące. Uważajcie na horror. Ten dziad potrafi nam zrobić dosyć spore kuku. O właśnie, o tym mówię. Musicie strzelić, kiedy się na was gapi, wtedy dość łatwo go załatwicie. A dzięki nim możecie zdobyć hipnotyzujące oko, które też jest potrzebne chyba do którejś z podmorskich budowli, jeżeli mnie pamięć nie myli. Powinny być właśnie... Powinny być dwa, chciałem powiedzieć. Szukajmy sobie wejścia do naszej budowli. Chnijmy trochę, co? Tą fabułę. Nie wiem czemu nie wyświetla mi kresek. Ile mi zostało powietrza? Jest to troszeczkę irytujące, bo teraz nie wiem, czy mam tak ustawioną grę, czy chodzi o stopień trudności, czy znowu coś się skaszaniło i zaraz się utopię. Sonar dużej mocy. Fajnie się gra, kiedy jeszcze kamienie milowe są aktywne i co jakiś czas właśnie wskakują. Mamy zamontowany sonar dużej mocy. Dobrze. z głębin. Użyj sonaru dużej mocy. Pozwolicie, że przełączę się z powrotem na widok za Nautiliona. Wykrył coś ciekawego, czy nie? O, idź. Nie to. Mógłbym sobie iksować. Tym razem chodziło o to użycie. Nie pamiętam, co mieliśmy znaleźć. Budynki, ruiny, frachtowca? Zerknijmy sobie na szybko. O frachtowcu rozbitym w głębiach oceanu. Dobrze, czyli frachtowiec. Mogliby dać ulepszenie silnika Nautiliona. A tutaj naprawdę pływanie dość długo jest. Pływanie tutaj dość długo zajmuje, przepraszam. Jest godzina 3 w nocy i... O! Nie zawsze jeszcze ogarniam siebie. Widzicie, horrory nie tylko występują przy budynkach, można też je spotkać po drodze. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem, jak mnie horror złapał. Jasna dupa, ale panika była, nie? O co tu kaman? Normalnie zbroja obsrana po pachy. Nie mogłem zidentyfikować, żeby trochę tego więcej mieć, ale chodzi mi o surowce. Ale no nie po to jestem na tej planecie. Jesteśmy po to, żeby zrobić misję Sny z Głębin. Dobrze, wiecie co? Bo tutaj raczej się za dużo nie wydarzy. Ja sobie popłynę i się widzimy za jakieś 4 minutki, jak będę w pobliżu naszego zatopionego wraku. No, 4,5 minuty. Zbliżamy się do frachtowca, więc jestem z powrotem. Przy okazji zeskanowałem sobie podmorską florę trochę, żeby dozbierać tlenu. Jak widzicie, dopłynęliśmy do rozbitego frachtowca. Sobie sprawdziłem też... Nie tyle ustawienia, co technologię. Okazało się, że faktycznie zużywa mi zasoby tlenu, które mam w technologii. Po prostu nie pokazuje tego. Więc będę musiał nasłuchiwać, kiedy się wyczerpują, żeby zgona nie zaliczyć. Cel misji znajduje się w ulicy Narodu Dużej Mocy, aby wykryć i zbadać opuszczone budynki. Jak widzieliście, poza normalną z nagrodą misji otrzymujemy też dosyć dużo schematów technologii. Kolejny powód, żeby je zrobić. Opuszczone obiekty na dnie morza. Topione budynki, ruiny. Budynki. Wykryto echo sygnału. No i płyniemy dalej. Szkoda, że na jakiejś rajskiej planecie nie trafiłem tej misji. Przyjemniej trochę by się pływało, a tutaj jest tak trochę krwiście, no ale... Przynajmniej emocje sięgają zenitu, nie? No, żarcik. Emocje to będą sięgały u mnie zenitu, jak zacznę live robić na PermaDead. Remont mam generalnie prawie skończony z swojego studia, więc myślę, że jutro, pojutrze sobie temat ogarniemy. Dodatkowo spróbuję podłączyć też Twitcha. Były prośby, żebym na Twitchu albo na Kiku spróbował strumyki puszczać. Także równocześnie spróbujemy ogarnąć YouTube'a i Twitcha. Nie wiem, czy mój internet sobie z tym poradzi. Mam nadzieję, że tak. Także następny live'ik będzie właśnie z PermaDead. O, znowu horror. Mój następny live'ik będzie właśnie z PermaDead i włączony zarówno na Twitchu, jak i na YouTubie. Mam nadzieję, że się uda. Wiadomo, nie każdy przepada za YouTubem. Niektórzy wolą Twitcha. Postaram się tą prośbę spełnić. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, jak mówiłem, ale spróbujemy. A w razie czego zapis wideo zawsze będzie też dostępny na YouTubie, nie? Nie mam zamiaru usuwać tych zapisów. Śledź ocalałych w oceanie. W sumie dosyć fajna animacja pływania jest. Taka w miarę... No, w miarę naturalna. Opuszczone budynki, czyli płyniemy do kolejnego, tak? uda nam się skończyć sny z głębin, weźmiemy się, nie wiem, albo za Artemis, albo za Atlasa. Za Artemis myślę, że się weźmiemy, żebyśmy mogli później zrobić misję ci, którzy powrócili. Tak, żeby był gdzieś tam na YouTubie zapis wszystkich misji, gdyby ktoś miał jakiś problem, zawsze będzie mógł się do tego odwołać, a sobie obejrzeć, cię poratować w razie czego tym. Jak widzicie, jak horrory mają otwarte gały, spokojnie możecie je rozwalić też z Nautiliona. Tylko że dość szybko te oczy znikają. Może się zdarzyć, że nie zdążycie ich podnieść, nie? Drugiego już zapewne nie uda mi się zdobyć. No dokładnie, drugiego już nie ma. Przepraszam, że takim przytłumionym głosem mówię, ale w pokoju obok śpi żonka, a ja jeszcze nie mam drzwi zamontowanych. Jak już wspomniałem, jest w tej chwili już 4:00 nad ranem. Nie chciałbym jej obudzić. Gdzie ja zaparkowałem? Alko. Czyli kierunek kolejny zatopiony budynek. A spokojnie, już dużo ich nie zostało. Widzicie? Mam już jedno wyczerpane, pompę gazu. Druga się wyczerpuje. A też jest bliziutko na nasze szczęście, więc tutaj chyba też obejdzie się bez skipowania. O, 3 minutki. Ale zdecydowanie wejdźmy pod wodę, ponieważ dźwięk silnika Nautiliona mnie po prostu boli w uszy. Zastanawiam się nad nagraniem materiału o porównaniu właśnie kilku gier, które widzę, że ludzie wymieniają jednym tchem, a osobiście uważam, że każda z nich jest na tyle inna, że nie powinniśmy je wrzucać do jednego worka. No, poza jednym przypadkiem, ale to omówię go w filmie. tylko że nigdy czegoś takiego nie robiłem. Się zastanawiam, jak tu temat ogarnąć. No i oczywiście, jako że w No Man's Sky'u mam tych godzin najwięcej wyrobionych, będzie on jakąś taką bazową dla mnie, do której będę się odnosił, omawiając pozostałe gry. Nie mam pojęcia, w jakiej konwencji to zrobić, ponieważ nigdy takiego materiału nie robiłem i są to dla mnie niezbadane tereny, ale podobno no, nawet papier toaletowy wie, że żeby żyć, trzeba się rozwijać, nie? Taki suchar weekendowy. Jeżeli ktoś by wam powiedział, że mam w planach porzucić No Man's Sky'a, przerzucić się na jakąś inną grę, dementuję, zaprzeczam. No Man's Sky jest dla mnie cały czas numer 1, jeśli o to chodzi. Z pewnością tak długo, jak będzie gra aktualizowana, jak będzie tutaj co robić, ja też tu będę. Kawa była, czas na energolka. Widzicie, już musimy się pobawić w skanowanie. Kiedyś, jak grałem, się zarąbałem w akcji i zamiast skanera używałem sonaru o dużej mocy i myślałem, że jest błąd w grze, a po prostu błędem byłem ja. Sky pisze dość wyraźnie, nie? Żeby użyć skanera, ale że 3 poprzednie razy używaliśmy sonaru, no to jakoś mi się tak grało, żeby z sonarem, nie? Działać. Hipnotyzujące oczy raczej zbierajcie, nie jest to jakiś bardzo powszechny składnik i dość często się zdarza, że w trakcie budowy później musimy go szukać, nie? Jak wariaci. I w ten oto sposób udało nam się zakończyć misję Sny z Głębin. Jeszcze tylko skoczymy sobie na anomalię, pokażę wam, co uzyskaliśmy dzięki temu, jaki itemek do zmiany wyglądu. Dałoby się kawałek suchego lądu znaleźć. Nie jest to, jak widzicie, jakoś specjalnie długa ani wymagająca misja. Największym problemem tutaj jest odnalezienie surowców do budowy Nautiliona, do budowy skanera, cała reszta. Jest to tylko poszukiwanie. Idź popływać, chłopie, idź popływać. Weźmy, zawołajmy sobie tutaj nasz statek i skoczmy szybko na anomalię, żeby ogarnąć zmianę wyglądu. No i będziemy powolutku kończyć. Głos z wody mi się zbugował, bo cały czas mi coś tu bulgocze. Nie wiem, czy będziecie to słyszeli na materiale, ale ja na słuchawkach dosyć wyraźnie to słyszę. Głowa. No i oto mamy kosmiczny hełm głębinowego nurka. No, w sumie nie za bardzo pasujący do żadnej innej części opancerzenia. Ale dość ciekawy, zwłaszcza te efekty świetne dodatkowo. Skoro jest do zdobycia, warto go zdobyć, nie? Jak już wspominałem na którymś filmie, jestem zbieraczem i lubię mieć... Dobrze, wróćmy sobie do naszego poprzedniego wyglądu. No i co? I tak naprawdę to by było na tyle, jeśli chodzi o sny z głębin. Teraz weźmiemy się w najbliższym czasie za ścieżkę Artemis, bo tam też jest kilka takich rzeczy, gdzie można się potknąć. Ale to nie w tym materiale. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć.